mit przeludnienia narodził się w Anglii w roku 1798, gdy wikariusz Thomas Malthus, który uważał się za matematyka, założył, że produkcja żywności będzie wzrastać arytmetycznie, podczas gdy liczba ludności wzrasta geometrycznie. Usiadł, zrobił kilka prostych równań i uroczyście zdecydował, że na świecie zabraknie żywności w roku 1890. Winił za to medycynę, która obniżyła śmiertelność i rekomendował zabicie zbędnych obywateli, inaczej bogatsi umrą z głodu. Wyzwanie to podjął Paul Ehrlich z Uniwersytetu w Stanford, który uważał, że nierozważna reprodukcja ludzi zniszczy Ziemię, czego rezultatem będzie ogólnoświatowy głód, który zabije w najlepszym razie 1/5 ludzkiej populacji do końca lat 70., a planeta zostanie zniszczona. Było to początkiem ogromnych dotacji dla Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych, który żeruje na wyobrażonym kryzysie, ciągle bliskim, lecz wciąż przekładanym, od 200 lat. W rzeczywistości każda rodzina na tej planecie mogłaby mieć dom z ogrodem i żyć na powierzchni wielkości stanu Teksas, co jest niewielkim zakątkiem planety. Szczyt populacyjny osiągniemy za lat 30, a potem przyrost naturalny zacznie się obniżać. Nie ma przeludnienia. Policz sobie.